Siatkówka jest chyba najbardziej zespołowym zespołowych zespołów. Szósty set. Witamy w podcaście Szósty set. Kontynuujemy nasz cykl nagrań spod szyldu. Odliczamy do ligi. No i w dzisiejszym odcinku będziecie mieli okazję posłuchać o drużynie Aluronu CMC Warty Zawiercie. Dlaczego się tak skupiłem? Dlatego, że w pierwszym sezonie w Plus Lidze był to Aluron Virtu Warta Zawiercie. W drugim sezonie był to Aluron Virtu CMC Zawiercie. Natomiast teraz firma Virtu już nie jest sponsorem tytularnym drużyny z Zawiercia, więc mówimy o Aluronie CMC Warcie Zawiercie. No i opowiedzą wam o tym Piotr Złoch ze studia w Warszawie. I ze studia w Rzeszowie Filip Korfanty. Bardzo dużo kolorytu drużyna z Zawiercia wprowadziła do Plus Ligi. W 2017 roku awansowali z pierwszej ligi, awans po barażach z AZS-em Częstochowa, więc wykazali wyższość było nie było nad wtedy jeszcze obecnie drużyną plusligową. No i w zasadzie od samego początku dziewiąte miejsce w pierwszym sezonie to było bardzo pewne utrzymanie, no i na pewno też bardzo dużo kolorytu kibicowskiego i takiej pozytywnej energii wokół klubu. Dokładnie, tylko później przed sezon kolejny, gdzie oni stali się rewelacją sezonu i trochę chyba padli ofiarą bycia rewelacją sezonu w tym sezonie minionym, bo to było spore rozczarowanie. W debiutanckim sezonie w Plus Lidze dziewiąte miejsce, w ostatnim tym niedokończonym już miejsce dziesiąte i myślę, że aspiracje były znacznie wyższe. Tak, ten sezon 2018-2019, no to był sezon, w którym no chyba jednak można byłoby powiedzieć, że była to trochę gra ponad stan. No i właśnie taką drużynę stworzył w tym sezonie drugim w lidze australijski selekcjoner reprezentacji Australii, no i wtedy trener Mark Lebediu, w zależności od tego, jaką tam formę odmiany sobie każdy przyjmie. No i to czwarte miejsce, no muszę przyznać, że było ogromnym zaskoczeniem, bo to, że oni mogą awansować do playoffów, to chyba wtedy w tym tamtym sezonie wszyscy się spodziewali. To czwarte miejsce było jednak zaskoczeniem. No i jak to niestety czasem bywa, no wszyscy zawodnicy chyba byli wtedy na górce, jakby troszeczkę powyżej swojej średniej, powyżej swojej przeciętnej gry, wszystko to zagrało, zazębiło się perfekcyjnie. No i dokładnie tak jak wspomniałeś, no ten sezon, ja spodziewałem się, że on będzie trudny, ale nie spodziewałem się, że on będzie aż tak trudny, że Zawiercie wypadnie zupełnie poza playoffy. No i też chyba nie można nazwać debiutu w pucharach sukcesem. Tak, ty mówiłeś, Piotrze, o tym, że zajęli czwarte miejsce w tym sezonie, nie ostatnim, tylko wcześniejszym, a tam była taka sytuacja, że w półfinale grali z Zaxą i mieli u siebie mecz na awans do finału, prowadzili 2-0, więc tam już właściwie no Zaxa niemal na widelcu jednak się wymsknęła Zawiercianom, ale było bardzo blisko medalu w ogóle, co byłoby już kompletnie w ogóle rewelacyjnym wynikiem. Ale tak czy tak, no świetne wrażenie po tamtym sezonie pozostało. A ten miniony, to tak jak zacząłeś też już mówić, no dużo problemów. Zaczęło się od tego, że wyniki mogłyby być znacznie lepsze. To spowodowało, że z rezygnacji złożył trener Mark, wspomniałeś, Lebediu. Wszystko jasne, wiadomo o kim mówimy. Roszada rozgrywających, wymiana Michała Masnego na Piotra Lipińskiego. Skończyło się to wszystko moim zdaniem takim trochę chyba marazmem, tak bym to nazwał. Tak, jakby widać było też po samych zawodnikach, że no to coś się nie klei. Jakby cała ta gdzieś też i płynność, radość z gry, ta taka wzajemne gdzieś tam nakręcanie się, które było cechą przecież Zawiercian w sezonie 18-19. No tam jeszcze wypada wspomnieć na awans do półfinału Pucharu Polski. Więc to nie było tak, że to no nie na jednym froncie sobie poradzili, no bo można powiedzieć, że w Pucharze Polskim też czołowa czwórka. Natomiast no w tym poprzednim sezonie te zmiany rozgrywających, no one chyba nic do końca nie dały. Tam wspominało się trochę o tarciach w zespole pomiędzy Masnym a nie wiem, czy trenerem, czy władzami klubu. Gdzieś też pamiętam, że Masny w taki dość atakujący sposób wypowiadał się na temat też atmosfery w klubie i jeżeli dobrze pamiętam, w wywiadzie w Prawdzie Siatki z Jerzym Mielewskim. Tak. Więc sezon do skreślenia, no i w tamtym sezonie też nie było dużo zmian w składzie. Oni postawili w zasadzie na dokładnie te same nazwiska, które dały im czwarte miejsce. No i tak jak mówiłem, wtedy, gdy to było czwarte miejsce, to te wszystkie nazwiska w zasadzie grały ponad stan. W zeszłym sezonie też problemy z kontuzjami, myślę nieudane transfery też po prostu, bo tam i Peter Verhees
który no, miał przyjść jako zawodnik Serie A, ale on po prostu był praktycznie większość sezonu kontuzjowany, jak grał, to grał tak sobie, to dalej, no Pęczew też nie dał za dużo, no myślę, że jako całokształt po prostu tych transferów, no tam nie było za dużo świeżych twarzy i wydaje mi się, że dlatego padli właśnie ofiarą z tej stabilizacji, która tutaj się okazała zgubna. I niezbyt jasny obraz dopełnia jeszcze niespodziewana dla mnie porażka w pucharze Challenge, tak, to był puchar Challenge. Okej. Okay. Z Porto Ankara, nie spodziewałem się, że akurat z tą drużyną zawiercie sobie nie poradzi, a jednak do tego doszło. No tak, i tam. Skoro nie idzie, to trzeba coś pozmieniać. Tak, i tam jeszcze trzeba wspomnieć, że w tym pucharze Challenge to w ogóle ta historia tego odpadnięcia była dramatyczna, bo tam chyba w tiebreaku, czy przepraszam, w złotym secie, 4 punkty przewagi, jakieś tam czerwone kartki dla zawodników z Turcji, no i nagle rozsypała się zupełnie gra Aluronu CMC Warty. No, coś chyba z sędziami jeszcze był jakiś przypadek. Tak, dwie chyba niezbyt uważam sprawiedliwe chyba decyzje sędziów tam były, tak, w tej rynku. Więc myślę, że sami władze klubu, trener, zawodnicy spodziewali się, że w tym Pucharze Challenge też pójdzie lepiej, ale to już historia. Tak jak wspomniałeś, duże zmiany w składzie, no a jakie zmiany? No to po dżingielku. Szósty set. No i duże zmiany, natomiast no też nie na każdej pozycji i nie wszędzie, tak? Zaczynając od atakujących, mamy dokładnie taką samą parę jak w zeszłym sezonie, Mateusz Malinowski, Grzegorz Bociek. No i akurat jeśli miałbym wskazywać, czy to atakujący byli problemem zawiercia w zeszłym sezonie, to raczej nie, więc uważam, że to jest cały czas solidny i też taki bardzo różnorodny duet atakujących. Lewa ręka i trochę więcej takiej, powiedzmy, dynamiki skoczności, no i Grzegorz Bociek, czyli naprawdę bardzo, bardzo wysoka siła i też, czyli w zasadzie rotacja oboma graczami, myślę, że tak jak w zeszłym sezonie była widoczna, tak i w tym sezonie może być dokładnie tak samo. Jak uważasz? Myślę, że tak, chociaż uważam, że Mateusz Malinowski zagrał trochę gorszy sezon ubiegły niż ten wcześniejszy jeszcze, ale akurat nie na pozycji atakującego szukałbym tutaj problemów zawiercia, także nie ma tutaj wzmocnień żadnych, ale uważam, że jest to para, tak jak dobrze powiedziałeś, bardzo dobrze się uzupełnia i myślę, że powinna spełniać swoją rolę. Tak, więc myślę, że w tym sezonie również będzie konkurs Wygraj Polską Ligę Siatkówki, no to tam wybór Malinowskiego i Boćka to może być ryzykowna sprawa, bo nigdy nie wiadomo kogo wystawi trener. No i w zeszłym sezonie ta rotacja w zasadzie, nie wiem, no tak jeszcze możemy kilka słów temu poświęcić, ale moim zdaniem ona nie działała zbyt dobrze, w sensie nie miałem wrażenia takiej jakby logiki w tych wszystkich poczynaniach, na przykład Marka Lebediewa. Nie wiedziałem, dlaczego akurat Malinowski po dobrym meczu schodzi i w kolejnym zaczyna na ławce, potem wchodzi w trakcie meczu, serwuje kilka asów, a potem no, znowu w kolejnym meczu Bociek wchodzi w podstawowym składzie. Albo nawet w skali jednego meczu gra Grzegorz Bociek, uważam, słaby mecz, a nie wchodzi Malinowski. I tak kilka razy takie dziwne sytuacje się przytrafiały, ale to już jakby czymś to na pewno zostało podyktowane i stąd takie decyzje trenera dla mnie niezrozumiałe. Tak, coś co na pewno też było problemem, przychodząc do kolejnej pozycji, środkowi. Myślę, że to był problem zawiercia też w zeszłym sezonie. To nie była duża moc ofensywna i to też nie byli zawodnicy, którzy przeszkadzaliby mocno rywalom, też nawet nie wiem, czy pasywnym blokiem, więc po prostu klasa tych zawodników, nawet jeśli uważam, że Marcin Kania zagrał super sezon, no to on przecież był zapowiadany jako czwarty środkowy tam, prawdopodobnie. Miał grać Ferhejs, miał grać Gawryszewski, miał grać Czarnowski, Kania miał być uzupełnieniem składu, no i to też dość dużo świadczy, że no w sumie zawodnik, który do tej pory raczej się w podstawowym składzie plus ligi nigdzie nie załapał, teraz on zagrał, moim zdaniem, świetny sezon, on zostaje w drużynie zawiercia, no ale jako całokształt uważam, że środek no, nie był mocnym elementem warty zawiercie. Tak, trochę odkrycie ubiegłego sezonu właśnie w postaci Marcina Kani, a z kolei totalny zawód w postaci właśnie belgijskiego środkowego, wspomniałeś wcześniej, Piotr Verhees, zupełnie czegoś innego się po nim spodziewałem, tak jak jeszcze mówiłeś, dużo kontuzji i stąd chyba zawodnik, który na tej pozycji był szykowany do takiego numer jeden, no nie spełnił swojej roli i ta pozycja właśnie mocno uważam, że hamowała zespół. Tak, i no i nie bez powodu, to tak to jeszcze wspomnijmy, tak gwoli przypomnienia, czy też gwoli takiego uzupełnienia, Pieter Verhees to Greenyard Maseik, on tam zastąpi chyba Jurija Semeniuka. Tak jest. Bartosz Gawryszewski również odchodzi, on też w zeszłym sezonie, no też chyba nie może zaliczyć tego sezonu najbardziej udanych, on do MKS-u Będzin, no i Łukasz Swodczyk do AWI Świdnik i to jest trzech środkowych, którzy w zeszłym sezonie no, pełnili
No to była taka piątka w ogóle środkowych, tak? To też było dość zaskakujące, a było pięciu środkowych, a w zasadzie o żadnym nie można było powiedzieć poza Kanią, że się jakoś czymś wyróżnia. No i tutaj nowe nazwiska są, myślę, bardzo mocne i samo za siebie mówi to, że mówimy o reprezentancie Brazylii i mówimy o Flavio, SESC Rio de Janeiro w zeszłym sezonie, czyli to jedna z czołowych drużyn Ligi Brazylijskiej, no i jeden z czołowych środkowych Ligi Brazylijskiej, więc ja sobie ostrzę zęby, mam nadzieję, że on pokaże, że no jest w tej ścisłej czołówce światowej może nawet. Tak, są środkowi, którzy grają w siatkówkę i są środkowi, którzy grają w siatkówkę i przy tym jeszcze się ich świetnie ogląda. I no, mówiłem w poprzednich odcinkach, chociażby Jeff Jendrick jest takim zawodnikiem dla mnie, na którego grę świetnie się patrzy. Tu Flavio właśnie jest kolejnym takim przykładem. Myślisz o reprezentacji Brazylii, wyobrażasz sobie na środku, nie wiem, Lucasa, Mauricio Silva, Isaaca Edera, a właśnie od całkiem niedawna już Flavio dość mocno tam się rozgościł i z Brazylią wygrał chociażby w zeszłym roku Puchar Świata, także to można powiedzieć, że to jest już teraz pełnoprawny reprezentant Brazylii, bardzo dobry transfer swoją drogą. Tak, nie da się, myślę, powiedzmy z jednym słabym elementem nie da się wygrywać Pucharu Świata, bo tam w zasadzie no dość katorżnicze ta rywalizacja, te 10 spotkań rozgrywanych w krótkim okresie. No i Flavio na pewno jest mocnym elementem. Myślę, że efektowny, skoczny, dużo kolorytu też wniesie. Śmieję się, że też barwy Brazylii pasują tam do zawiercia. Te takie kanarkowo-zielone, więc powinien czuć się jak u siebie. Natomiast no też jedną rzecz tutaj warto zwrócić uwagę. Prawdopodobnie, bo formalnie nie usłyszeliśmy tego z żadnej zapowiedzi zawiercia czy informacji medialnej, natomiast no, były przypadki koronawirusa w drużynie z Jury. No i wydaje mi się, że to właśnie Flavio był jednym z tych elementów, więc on może trochę ten wejście w sezon mieć troszeczkę trudniejsze, bo wydaje mi się, że on po prostu ominął część partii treningowych. Takie wnioski też wyciągam na podstawie tego, co mówił też Paweł Halaba w wywiadzie tam dla Plus Ligi, że właśnie Flavio i Georgi Georgiev po prostu dołączyli do zespołu. No to jeżeli dołączyli do zespołu, a byli już na miejscu w zawierciu, i były przypadki koronawirusa, no to połączenie tych kropek chyba nie jest daleko idące. Maturę byś zdał. maturę bym zdał. No i teraz kolejna postać na środku. Patryk Niemiec, Werwa Warszawa, Orlen Paliwa w zeszłym sezonie trzeci środkowy Werwy? W zasadzie chyba tak pomiędzy, no bo on w zasadzie często rywalizację wygrywał z Andrzejem Wroną. Tam Piotr Nowakowski, taki lider na środku siatki, ale Patryk Niemiec jak grał, to grał dobrze i myślę, że on zdradza wysoki potencjał. Cały czas młody zawodnik. Tak, myślę, że tu z większą szansą na grę będzie właśnie w zawierciu i myślę, że to jest taki zawodnik, który jeszcze nam nie pokazał tego wszystkiego, na co go stać i sądzę, że właśnie w tym sezonie będzie dobra okazja na to, żeby się przekonać, do jakiej kategorii możemy zaliczać środkowego właśnie Patryka Niemca. Na środku to koniec ruchów w kierunku zawiercia. Zostaje Patryk Czarnowski, zostaje wspomniany wcześniej Marcin Kania. Kogo przewidujesz do gry obok Flavio? To jest nawet jedno z naszych pytań w Jasnowidzu Plus Ligi. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie. W tym tak, miejscu. Przypominamy o Jasnowidzu Plus Ligi. Myślę, że bezwzględnie będzie Flavio i myślę, że w parze z Patrykiem Niemcem, aczkolwiek Marcin Kania na pewno te swoje szanse jeszcze będzie dostawał. To może wyglądać podobnie właśnie jak było w Warszawie w przypadku Patryka Niemca, że będzie sporo się zmieniał z Andrzejem Broną, tu w przypadku akurat zawiercia z Marcinem Kanią. Dokładnie. No a ty? A ty tak są? Ja tak, stawiam, że Patryk Niemiec numer dwa, natomiast nie taki numer dwa, że od deski do deski wszystko. Mhm. O tak to okay. Rozgrywający i tutaj zmiana całkowita. W zeszłym sezonie najpierw Masny i Dosancz, potem Dosancz i Lipiński. Ani jednego, ani drugiego już nie zobaczymy w barwach Aluronu CMC Warty. Maximiliano Cavana, Gas Sales Piacenza w zeszłym sezonie, czyli Serie A. No i Georgi Georgiev, Paris Volley. On pomógł drużynie z Paryża zrelegowanej karnie do drugiej klasy rozgrywkowej we Francji wrócić na ten najwyższy poziom. No i on tam był podstawowym rozgrywającym. Chyba jeden z najmocniej obsadzonych, znaczy inaczej, najmocniej. Na pewno jeden z dobrze obsadzonych i równych składów właśnie, jeśli chodzi o rozgrywających. No tak, zgadzam się. Jakby są drużyny, które pewnie będziemy typować wyżej w tabeli, które po prostu mają
trochę gorszego drugiego rozgrywającego, albo nawet więcej niż trochę, ale to jeszcze przyjdzie czas o tym powiedzieć. Rozgrywający Maximiliano Cavanna, już nie będzie to jego jakiś nagły wyjazd ze swojego kraju, więc w Europie jest całkiem nieźle już chyba zadomowiony, bo zeszły sezon we Włoszech, kilka sezonów temu już też grał w Ravennie. Sądzę, że bardzo dobry transfer. Lubię grę tego rozgrywającego. Nie za wysoki, ale akurat w przypadku rozgrywającego to aż takiego znaczenia nie ma. Ja uważam, że to strzał w dziesiątkę. Tak, 32 lata, więc już też nie można mówić o nim, że jest niedoświadczony, ale też jak na rozgrywającego taki wiek chyba powiedziałbym optymalny. Gdzieś właśnie te okolice 30 roku życia to taki moment, w którym mówi się, że rozgrywający gdzieś wchodzą na najwyższy swój poziom też takiego doświadczenia, no bo rozgrywający jakby to czucie gry jest bardzo istotne. No i też co warto zwrócić uwagę, że to jest zawodnik na wznoszącej, bo to jest zawodnik, który no jeszcze rok temu był najlepszym rozgrywającym Mistrzostw Ameryki Południowej, klubowych Mistrzostw Ameryki Południowej i zajął tam z UPCN-em San Juan Volleyem, drużyną z Argentyny, srebrny medal, drugie miejsce. No a tam jest kilka drużyn, które mogą postraszyć i czy brazylijskich, czy argentyńskich, innych też i myślę, że to też dobrze świadczy, że to nie jest zawodnik, który nie wiem, przychodzi po jakimś bardzo, nie wiem, po bardzo nieudanych sezonach, tylko myślę, że on cały czas może być w gazie i powinien dawać dużo. Tak, i myślę, że całość tej pozycji bardzo mocno wzmocniona i tak, jedyna... kto będzie grał, chyba zgodzimy się, że Cavanna. Tak, myślę, że Cavanna, natomiast no, z tego, co tam dochodzą nas słuchy, no to właśnie i Georgiev też dobrze się prezentuje na treningach, czyli coś, co w zeszłym sezonie było niestety no, dość mocno widoczne na niekorzyść też no, czy kibiców, czy trenera, czy całej drużyny, no to te wejścia do Sanja jednak były dość pokraczne. Nie wiem, jak to powiedzieć, w sensie, że jakby poziom odbicia, szybkość gry, to wszystko było poza środkiem, w zasadzie moim zdaniem było bardzo niedokładne i dość chaotyczne. No i teraz jest człowiek, który potrafi w razie potrzeby wejść z ławki, jak Georgiev, i uporządkować grę. Czyli mamy dwóch nowych rozgrywających, dwóch nowych środkowych, no i mamy też nowego libero. Michał Żurek, Indyk Pola, ZS Olsztyn. Ja mam swoje zdanie na temat Michała Żurka, natomiast ciekaw jestem twojego. Ja też mam swoje zdanie, to nigdy nie był libero jakby z mojej bajki, że tak to nazwę. Musimy też patrzeć pod kątem tego, za kogo on przychodzi. Przychodzi za Taichiro Kogę i uważam, że to nie jest wzmocnienie zawiercia, że tutaj będzie jednak trochę utrata jakości, bo Taichiro Koga dał się poznać z bardzo dobrej strony. Michał Żurek, myślę, że może mieć o tyle ten atut, że trochę będzie chyba mniej flota w tej lidze, a Michał Żurek właśnie miał chyba największe problemy z przyjmowaniem flotów. Teraz raczej po zmianie piłek i chyba też trochę taktyki większości zespołów, że odchodzimy od flota w kierunku mocnej zagrywki, na tym Michał Żurek może zyskać. Także pod tym kątem na pewno będzie na plus, aczkolwiek mówię, nie jest to libero z mojej bajki. Tak, no to jest libero, który na pewno zdecydowanie lepiej prezentuje się w tych elementach obrony. Raczej zawodnik od obrony niż od przyjęcia. I myślę, że no tutaj akurat no, Taichiro Koga też no, miał bardzo wiele takich no, nieprawdopodobnych nawet interwencji. I Michał Żurek jest, uważam, solidnym libero, natomiast nawet pierwsze sparingi Indyk Polu AZS-u Olsztyn, które widziałem w tym sezonie i w momencie, w którym no, Jędrzej Gruszczyński wszedł w jego miejsce, to w zasadzie ta sama para przyjmujących, co w zeszłym sezonie, czyli Robert Andringa i Wojciech Żaliński, no jednak dużo więcej spokoju widać i dużo więcej jakości w przyjęciu u Gruszczyńskiego, jakby ustabilizował całą linię defensywną. Trochę się obawiam, że w zawierciu może z tym elementem przyjęcia być no może nie idealnie, no i właśnie, całkowita zmiana też na pozycjach, na pozycji przyjmującego. W zeszłym sezonie mieliśmy Pęczewa, Ferreira, Ferensa i Walińskiego. Waliński już w Suwałkach, Ferenc już w Lubinie, Ferreira w Korei, w Seulu. Mikołaj Pęczew, z tego co wiem, szuka klubu. Nie wiem, czy wiesz, czy znalazł klub? Szuka klubu, jest na urlopie tacierzyńskim, tak pół żartem mówiąc. Okej, okay. No i w jego miejsce... Myślę, że tak, odkrycie sezonu poprzedniego. Jeszcze tylko jedno zdanie uzupełnienia. Krzysztof Andrzejewski do pary z Michałem Żurkiem zostaje w klubie, jakby uzupełniając zmiany na tej pozycji. Oczywiście. Czy właściwie konkretnie w przypadku tego zawodnika brak zmian. Tak, bo jakoś tak chciałem... Taichiro Koga trafił do klubu z Tokio w Japonii. Tak, chciałem jakoś sprytnie połączyć Andrzej, jakby przyjmujących, jak tak wspomniałem, o Żurku i całej linii, okay, ale bardzo dobrze... Przyszedłeś do przyjmujących i myślałem, że już nie wrócimy do tematu. Okay, bardzo dobrze, że dopowiedziałeś, więc możemy już się skupić teraz na przyjmujących. Paweł Halaba, Trefl Gdańsk, odkrycie zeszłego sezonu. Znaczy ja się osobiście nie spodziewałem, że
tak dobrze będzie wyglądać właśnie Halaba. Co szkoda, rewelacyjny sezon Pawła Halaby i też bardzo ciekawa kariera. Mówiliśmy wcześniej o zawodnikach, jak na przykład Karol Butryn, czy chociażby, nie pamiętam, o kim to akurat powiedzieliśmy, ale w każdym razie chodziło mi o to, że budują cierpliwie swoją karierę, grając w klubach czasem z pierwszej ligi trochę słabszy, w końcu dostają szansę w bardzo dobrym zespole. Paweł Halaba o tyle jest w tym przypadku inny, że po prostu poszukał swojego szczęścia, szansy na rozwój za granicą. Najpierw w lidze czeskiej, później w lidze niemieckiej i w obu tych rozgrywkach prezentował się bardzo dobrze. W końcu trafił do Trefla Gdańsk, gdzieś klubu powyżej na pewno średniej plus ligowej i rewelacyjny sezon. Także tu akurat uważam, że w przypadku tego jednego przyjmującego w Zawierciu to jest świetny ruch. Mam trochę niepewność co do pozostałych. A znaczy ja jeszcze mam niepewność co do zdrowia Halaby, bo on w zeszłym sezonie kilkukrotnie wypadał w Gdańsku. A i teraz przed sezonem też no ponoć jakieś tam bóle, kontuzje odczuwa, on też nie gra w sparingach tyle, ile pewnie chciałby trener Kolakowicz, o którym za chwilę. No i ja jeszcze mam jakby jedną obawę związaną z Halabą, jakby okej, okay, zagrywka jest niezależna od zespołu, natomiast wydaje mi się, że on bardzo dużo zyskiwał w zeszłym sezonie na takiej wręcz telepatycznej więzi porozumienia z Marcinem Januszem. Marcin Janusz grał mu ekspresy, no i to zgranie było na niebywałym poziomie, a to nie zawsze łatwo przełożyć na nowego rozgrywającego. I jakby Kawana myślę, że potrafi się dostosować do Halaby. Natomiast no tutaj mam taki mały znak zapytania, tak? Że nie wiem do końca, czy będzie w stanie to przełożyć w ofensywie. Natomiast no jeśli przełoży, no to będzie bardzo duże wzmocnienie Zawiercia. A czy wzmocnieniem można nazwać pozostałych zawodników, którzy dołączyli? Piotr Orczyk z PGS Kry. Rezerwowy w Skrze, Dominik Depowski, Jastrzębski Węgiel, rezerwowy w Jastrzębskim Węglu, Gareth Muagu Tutija z Kalcedonii, Verona, on akurat w lidze włoskiej trochę pograł w zeszłym sezonie. Tak, bardzo ciekawa historia swoją drogą właśnie Garetha Muagu Tutiji. On jakiś dziwny rozstrzał klubów, bo tu jest z jednej strony Verona, z drugiej strony Sporting Lizbona, który nie należy do jakiejś europejskiej nawet czołówki. Po Sportingu Lizbona był jeszcze PAOK Saloniki, wtedy właśnie trafił już do Włoch. I to też trzeba przyznać, że on długo nie mógł znaleźć klubu. No i trafił też do Verony, dlatego że kontuzjowany był Tomasz Dzeszki. Przerwałem ci? Coś nie, nie, nie. Ja tylko chciałem dopowiedzieć, że no jeszcze w tej jego historii był już polski element. On grał w transferze Bydgoszczy. Z Witalem Heinenem chyba ten zespół Bydgoszczy, tak? Dokładnie. To był ten sezon. Pamiętasz ten sezon? Bo ja go wspominam jako dość mizernego w ofensywie zawodnika. Raczej tak te akcenty defensywne zdecydowanie Tak, raczej mocniejsze. Jest to ten zawodnik z wyróżniającymi się atutami właśnie bliżej defensywy niż ofensywy. I chyba w sumie od tamtej pory się niewiele zmieniło, bo jak go kojarzę z meczów Ligi Włoskiej, z kadry USA, no to właśnie bywa, że potrafi się przyciąć w ataku i to może być właśnie problem w Zawierciu, czyli właśnie element ataku przyjmują, bo ile Paweł Halaba na szybkich piłkach sobie na pewno obstawiam, że będzie sobie radził, tak jak to zresztą było w Gdańsku, ale jeśli już przyjdzie zaatakować z piłek wyższych, no to ani Piotr Orczyk, ani Dominik Depowski, ani właśnie Mogu Tutija nie są asami w tym aspekcie akurat. No właśnie, ja właśnie taką mam też obawę. Powiedzmy o tym potencjale drużyny może za chwileczkę, no ale tak jeszcze wracając do tych postaci, to tak, no to zobaczymy, czy Orczyk w drużynie o trochę niższych aspiracjach i nieco mniejszej konkurencji w składzie będzie w stanie grać więcej. No Dominik Depowski, no raczej w Jastrzębskim Węglu, no zawodnik no czwarty do gry w momencie, w którym... Tak, chociaż miewał kilka meczów dobrych, bo nawet tak, z innym kadrem zagrał bardzo dobry mecz. Oczywiście, więc to nie jest tak, że on nie grał w ogóle, więc to raczej jest kwestia taka, że no wykorzystywał to, że From był słaby w Jastrzębiu, bo tam raczej Fornal From na przyjęciu i... No i Linel często kontuzjowany, więc dokładnie. Też siłą rzeczy pojawiało się miejsce do gry. Więc no moim zdaniem czterech zawodników i wszyscy są zbalansowanymi zawodnikami. Jeżeli mówimy o takich podziałach ofensywny, atakujący, defensywny, przepraszam, ofensywny, przyjmujący, defensywny, przyjmujący, wydaje mi się, że tutaj w zasadzie, no poza Muagu Tutiją, którego wskażę jako defensywnego, to wszyscy pozostali to są tacy all round, tyle że no żaden moim zdaniem jakiejś tam bardzo mocnej siły w ofensywie nie ma. No i na szybkich piłkach od Kawanny, który potrafi grać szybko, mogą sobie radzić i to może być efektowna siatkówka. No i no ale dobra, no trener. Igor Kolakowicz, Dominik Kwapisiewicz. Trenerzy w zasadzie. Igor Kolakowicz, nazwisko, które mówi samo za siebie. No takie nazwisko myślę na poziomie, no ja wiem, Daniela Castellaniego może, jeśli chodzi myślę, o... Myślę, że porównywalnie, myślę, że jednak
troszeczkę niższa klasa, bym powiedział, niż Daniela Castellaniego, ale bardzo dobry trener, wraca do trenowania drużyny klubowej po 4 latach. Wcześniej pracował we Francji. Ostatnim razem selekcjoner reprezentacji Iranu rozstał się z reprezentacją Iranu, pomimo tego, że wywalczył z nią awans na Igrzyska Olimpijskie. Ale w związku z tym, że teraz sezonu reprezentacyjnego właściwie nie było, to Federacja Irańska zdecydowała się zakończyć z nim kontrakt, bo po prostu nie mieli pieniędzy, żeby płacić mu za tak naprawdę nic nie robienie, tak w cudzysłowie można nazwać. Bo oczywiście to, że nie jest na ławce trenerskiej Iranu, to nie znaczy, że selekcjoner nic nie robi oczywiście. No tak. Dobre wyniki właśnie z kadrą Iranu i to nie było tak, że po prostu został stamtąd wyrzucony. Tak, no cieszę się, że trafią do naszej ligi. No i będzie bardzo dobry ruch. Będzie go dzielnie wspierał Dominik Kwapisiewicz. On w zeszłym sezonie w kilku spotkaniach poprowadził zawiercie, powiedzmy już na tym końcowym etapie sezonu. No on też był trenerem przecież zawiercia w pierwszej lidze jeszcze, tak? I on ciągle terminuje przy trenerach. On sam nawet w którymś tam z wywiadów wypowiadał się, że bo oczywiście podniosły się głosy, że no jak to Dominik Kwapisiewicz, dobrze mu wyszło w końcówka sezonu. On sam powiedział, że w rozmowie z prezesem powiedział, że no on po prostu nie jest jeszcze gotowy na to, żeby być pierwszym trenerem klubu w Plus Lidze. No i myślę, że on się przy Kolakowiczu bardzo dużo nauczy, być może jego czas już niedługo nadejdzie. Trudno mi powiedzieć. Ale no myślę, że też no będzie dużym wsparciem dla Kolakowicza. Najlepszy transfer? No chyba, no właśnie, Flavio czy Halaba, bo to chyba do tych dwóch, a może Cavana, bo w sumie to też Flavio, Halaba czy Cavana. Trudny wybór. Jakoś w takich zestawieniach, gdzie jest u mnie w głowie się to na styku układa, to jakoś ciężko mi zawsze wybrać środkowego. Więc powiedzmy, że Flavio sobie odrzucę, żeby było łatwiej. Myślę, że najlepszy transfer to będzie Cavana jeszcze, tak tytułem uzupełnienia. Jeśli masz przyjmujących, którzy nie są tytanami w ataku, to musisz mieć właśnie dobrego rozgrywającego, który będzie w stanie trochę ich podpompować jeszcze i uważam, że Cavanna będzie takim zawodnikiem, przyjmujący w ataku mogą uzyskać właśnie dzięki Argentyńczykowi, dlatego dla mnie to będzie właśnie najlepszy ruch transferowy z zawiercia, ale na pewno też do wyróżnienia Paweł Halaba i Flavio. No ja nie mam problemu ze środkiem. No w zeszłym sezonie Sejed był najlepszym transferem AZS-u, czyli no wybitny Irańczyk. Teraz wydaje mi się, że no nie, jakby reprezentant Brazylii to po prostu, jeżeli to jest etatowy reprezentant, który dużo gra w składzie, to wydaje mi się, że trudno jest mi go nie wskazać jako ten najlepszy transfer. Nowe nazwisko z Polski? Co, no może Patryk Niemiec. Będziemy obserwować, jak tam dalej jego kariera będzie się rozwijać. Trudno mówić o nowym nazwisku, ale no wydaje mi się, że taki z młodych Polaków to będzie ciekawa postać. No i tak. No i może Dominik Depowski, no i właśnie Orczyk, o którym wspominaliśmy, no lewa ręka, może on też nawiąże trochę do tej swojej dobrej gry, którą prezentował jeszcze w Belgii przed tarciem do PGS Grybełchatów. No to przedstawiliśmy wam zmiany. No i zaraz zapowiadana przez nas siódemka, chociaż tutaj może być to wcale takie niełatwe. No i po dżingielku oczywiście, na co tę siódemkę będzie stać. Szósty set. Naszym zdaniem szóstka, którą no ja przewiduję, też możesz korygować oczywiście, jak się tam zgodzisz, nie zgodzisz, Filip. No to tak, na rozegraniu Cavanna, na ataku Malinowski, chyba jednak ciutkę wyżej niż Bociek go stawiam. Na przyjęciu no Halaba i nie wiem, może Muagu Tutija, może Orczyk. Chociaż ja obstawiam, że właśnie Muagu Tutija będzie szykowany na tę pozycję właśnie do podstawowego składu, tak sądzę. Tak, ja myślę właśnie, że ten pomysł na grę będzie opierał się na dużej szybkości. Żeby była duża szybkość, to Cavanna musi mieć piłkę na nos. No a żeby mieć piłkę na nos, no to chyba powinien mieć defensywnego przyjmującego, który tam te tyły zabezpieczy. Środek Flavio Niemiec. No i Michał Żurek. Tak, i Michał Żurek. Druga szóstka, Georgi Georgijew i Grzegorz Bociek, czyli no, Grzegorz i Grzegorz. Dominik Depowski i Piotr Orczyk, a Patryk Czarnowski, Marcin Kania, no i Andrzejewski, Krzysztof. To będzie skład drugi. Tak przynajmniej przewiduję. No i tak, plusy tego składu, minusy? I na które miejsce to wystarczy? Czy trochę już w sumie o tym powiedzieliśmy, bo plusy są takie, że jest bardzo dobry rozgrywający, ale minus jest taki, że może być problem z przyjęciem i jak będzie problem z przyjęciem, to właśnie trójka z, właściwie nawet cała czwórka przyjmujących nie są tytanami w ataku z wysokiej piłki i jeśli się złoży tak, że to przyjęcie będzie trochę kulało, a jeszcze trzeba dodać Michała Żurka, który też, jak sam powiedziałeś, lepiej raczej broni niż przyjmuje, to tu może być problem. Moje typy są takie, że to będzie drużyna na miejsca
obstawiam mniej więcej 8, 9, 10. 8, 9, 10, okej. Okay. To w sumie ciekawe, bo ja tak gdzieś tam... Znaczy... Chociaż, czekaj, źle policzyłem, muszę się poprawić w takim razie. Daj mi chwilę, żeby to poukładać. No kto tam, dobra, ale... Nie będę zdradzał całej swojej kolejności tego, co mi się poukładało, ale... No dobra, no ale kto wyżej? No to może w tę stronę. No właśnie, chciałeś uniknąć. Dobra. Uprzedzać tego, co będziemy mówić w kolejnych odcinkach, nie? Dobra. Nie, to nie będzie 8, 9, 10. Muszę dać trochę wyżej. Niech będzie 7, 8, 9. No właśnie ja też podobnie. Miałem taki moment, w którym trochę podekscytowany tym składem, tymi wszystkimi transferami, miałem takie poczucie, że to będzie drużyna naprawdę duże granie i jakby nie odbieram im tego, tylko że no, moim zdaniem poziom ligi w tym sezonie jest niestety bardzo wysoki, bo no, mocnych drużyn nie brakuje i w zasadzie w zeszłym sezonie na przykład to, co wskazuje, tak, że w zeszłym sezonie Gdańsk na 5. miejscu czy Katowice na 6. no właśnie zyskały dzięki temu, że no, Olsztyn nie grał na miarę potencjału, że Resowia nie grała bardzo na miarę potencjału, że Zawiercie nie grało na miarę potencjału. No i wydaje mi się, że to, co w zeszłym sezonie na przykład prezentowały Katowice czy Gdańsk, to w tym sezonie po prostu nie wystarczy już na miejsca 5-6. Wydaje mi się, że to będzie poziom gry, który raczej będzie gdzieś w okolicach 7-8 miejsca. No i Zawiercie raczej widzę jako drużynę, która do playoffów powinna dołączyć, ale tak po dłuższym zastanowieniu ja też wskazuję jeden ich problem, że moim zdaniem oni nie mają zbyt dobrych blokujących na skrzydle, może tak, bo mało się o tym mówi, ale Malinowski na przykład ma bardzo przeciętny blok. On nie jest jakoś specjalnie wyróżnia się zbyt dobrze w tym aspekcie. Mwagu Tutia niewysoki raczej, Kawana 188. Tak, też sprawdzałem statystyki sezonowe Mwagu Tutii, to też właśnie to dość kiepsko wygląda w blokach na set. Halaba, okej, no on tam miał takie momenty, w których zdarzało mu się bardzo soczyste czapy sprzedawać, natomiast no jeśli chodzi o całokształt, no nie wiem, wydaje mi się, że... Trochę wzrostu może brakować. Dokładnie. Właściwie na każdego zawodnika, którego byśmy nie popatrzyli, z wyjątkiem może atakujących. No właśnie. I środkowych. Tak, to jest ciekawy wątek. Mwagu Tutia 188, Malinowski chyba 195, tak mi się wydaje przynajmniej. Natomiast no to też chodzi o to, że Malinowski ma zdecydowanie jakby lepszy skok z rozbiegu, natomiast on ten dosiężny nie jest jakiś... Nie jest jakiś wybitny. A z kolei na przykład Grzegorz Bociek jest dobrym blokującym, tak uważam, tylko że nie wiadomo, czy on będzie grał. Dokładnie. Mwagu Tutia... Niewysoki, Halaba niewysoki, no Flavio Niemiec, no to środkowi, no to jest trochę inna kategoria, natomiast no nie tylko środkowi decydują ci o obliczu drużyny, bo środkowy, no to on nie zawsze się przesunie, a przecież no jeden kierunek musisz blokować ty jako skrzydłowy, będący skrajnie przy antence. Trochę się obawiam tego, że tutaj może zabraknąć, bo zagrywka powinna być, gdzieś tam szybkość gry powinna być, ofensywa powinna być, mam trochę problem z tym elementem po drugiej stronie. Czyli właśnie zapobieganie wysokiej skuteczności rywala. No i też jakbym miał powiedzieć, no to bardzo długo tak się kłóciłem ze swoimi myślami, tłukłem z tymi myślami, tak myślałem, kurczę, może 6-8, może 5-7, ale wydaje mi się jednak, że jakbym miał oceniać to właśnie... Dobra, ty mówisz 7-9, ja dam... Dobra, też... Czy też 7-9? Dobra, 6-8. Ja dam może 6-8. Natomiast jeżeli miałbym z tych 6-8 wybierać pozycje, których mi bliżej, no to raczej bliżej miejsca 7-8, a nie 6. Więc 6, jeżeli to wszystko zagra, a tak jak mówię, no mam pewne obawy. No i zobaczymy. Czy masz jeszcze jakiś, nie wiem, komentarz do nie wiem, tego, jak może też wyglądać gra Zawiercia? Sparingi, trudno wyciągać daleko idące wnioski, bo grają z Zaksą. Grali z Jastrzębiem, no i raczej nie radzili sobie jakoś wybitnie, no ale to są tylko sparingi. Tak, ja sądzę, że to będzie gra oparta na szybkości rozegrania, bo to by się zgadzało do tego, jaki rozgrywający został sprowadzony, tylko właśnie taka gra na szybkości rozegrania jest o tyle ryzykowna, że jak nie będziesz mieć przyjęcia, to nie będzie czego przyspieszać. Dokładnie. No więc nasze typy, tak jak wspominaliśmy, no i chyba możemy domykać odcinek o Aluronie CMC Warcie Zawiercie. Dużo nowych, ciekawych nazwisk, to powinien być, myślę, lepszy sezon niż poprzedni, natomiast no moim zdaniem jednak no gdyby to wszystko wypaliło, no to nawet jak to wszystko wypali, to moim zdaniem nie będzie drużyna, która zbliży się gdzieś poziomem do półfinałów
plus ligi. Tak to w tym sezonie widzę. Tak ta liga wygląda, że jest z kim przegrywać. No właśnie, a o tym z kim przegrywać też myślę w kolejnych odcinkach, bo dzisiaj Zawiercie, jutro Suwałki, pojutrze Olsztyn i tak dalej wraz z kolejnością tabeli z zeszłego sezonu. No i za ten odcinek odliczania do Plus Ligi dziękujemy Piotr Złoch i Filip Kurfanty. Do usłyszenia już wkrótce.